Las, który wszyscy dobrze znamy, zawsze jawi się nam jako miejsce przyjazne i szczęśliwe, bliskie ciału, sercu i duszy. To miejsce spokoju i wytchnienia. Miejsce napawania się naturą i majestatem przyrody. Lasy, porastające nieomal 30% powierzchni naszego kraju, są tym ekosystemem, który jako najbogatszy, najtrwalszy i najbardziej złożony zespół organizmów pełni priorytetową rolę w środowisku przyrodniczym. Gwarantem prawidłowego funkcjonowania i wysokiej sprawności tego systemu jest płynność obiegu materii wedle działającego w przyrodzie stabilnego i trwałego łańcucha pokarmowego, tworzącego piramidę ekologiczną. Na samym jej szczycie stoją wielkie drapieżniki, ściśle wyspecjalizowane w zdobywaniu pokarmu i stanowiące ostatnie ogniwo tego doskonałego systemu. Stabilna, a w przypadku niektórych gatunków wręcz wzrastająca liczebność dużych drapieżników to między innymi efekt czynnej ochrony tych zwierząt. Podejmowane przez Lasy Państwowe działania pozwalają na utrzymanie i rozwój populacji żubra i wielu innych gatunków. Nie bez znaczenia jest tworzenie stref ochronnych, a także czynna ochrona najcenniejszych obszarów przyrodniczych. Dobra kondycja zdrowotna drapieżników to także konsekwencja wysokiej liczebności i bogactwa gatunkowego roślinożerców, utrzymywanych dzięki racjonalnemu gospodarowaniu zasobami w lasach. Leśni mocarze. Tropem prawdziwych leśnych mocarzy biegnie nasza opowieść, w której głównymi bohaterami są największe polskie drapieżniki. W poszukiwaniu śladów i tropów ich bytowania przemierzyliśmy polskie puszcze z kalendarzem czterech pór roku w ręku. Przebudzenie się największego drapieżnika nie uchodzi uwadze czujnych wilków, dla których niedźwiedź bywa konkurentem pokarmowym, zwłaszcza nim nastanie czas wiosennej obfitości. Na białej stopie niedźwiedzie z łatwością odnajdują pozostałości wilczych ofiar, starając się przejąć je na własny użytek. Udaje im się to jednak tylko pod nieobecność wilków lub gdy padliny strzeże pojedynczy osobnik, który nie ma większych szans w starciu z wygłodniałym, brunatnym mocarzem. Na schyłek zimy i przedwiośnie przypada kulminacja wilczej miłości. W
trakcie cieczki Wadera adorowana jest przez partnera Basiora, który stara się nieustannie zabiegać o jej względy. Mimo że nawet roczne wilki mogą dojrzewać płciowo i rodzić potomstwo, to jednak z uwagi na specyfikę socjalną Watahy dzieje się to rzadko. Przywilej ten bowiem należy wyłącznie do dominującej w grupie rodzinnej pary rodzicielskiej. Gorączki wilczych godów nie jest w stanie zgasić nawet niespodziewanie mroźna i śnieżna przedwiosenna aura. Wilki mają dobry wzrok, bardzo wrażliwy na ruch. Znacznie doskonalszy mają jednak węch i słuch. Duża ruchomość uszu względem położenia głowy sprawia, że łatwo określają kierunek słyszanych dźwięków. Bieszczady przedwiosenną porą zwolna zrzucają grubą, przyciężką zimową kołdrę. Spod spływających śniegów wyłaniają się kolejne charakterystyczne kształty gór, jak choćby ten zarys kreślony niemal erotyczną linią bieszczadzkiego masywu Połoniny Caryńskiej. Długa, mroźna i śnieżna zima sprawiła, że głodne puszczyki uralskie zmuszone były opuścić lasy i polować na gryzonie na otwartych przestrzeniach, gdzie wiatr miejscami odsłonił śnieg. To tam pierwsze przedwiosenne odwilże wzmogły aktywność nornic i myszy. Monogamiczne kruki, które uchodzą za wzór lojalności i partnerskiej wierności do końca życia jednego z partnerów, są nadzwyczaj towarzyskie. Kruki chętnie towarzyszą dużym drapieżnikom, choć niektórym wbrew ich chęci i woli. Można wręcz odnieść wrażenie, że natarczywość i buńczuczność kruków często jest dla nich czystą rozrywką i służy tylko zabawie integracyjnej. Ciężki, wielkoskrzydły bielik ma wystarczająco dużo siły i determinacji, a przy tym jest bardzo szybki, by nie tylko odpierać ataki nieznośnych padlinożerców, ale również samodzielnie skutecznie polować. Atakujący bielik, który chwyta swoje ofiary za pomocą długich, mocnych, łukowato zakrzywionych szponów, wysuwa w locie obydwie nogi do przodu, starając się pochwycić upatrzoną ofiarę w mocnym, pewnym uścisku. Dużym i ciężkim dziobem o ostrych krawędziach i hakowatym zakończeniu dobija ją i porcjuje. Na dnie przedwiosennej buczyny karpackiej doskonale maskuje się ryś, nasz największy, niezwykle skryty dziki kot, który poluje nie tylko na ptaki, zające czy ulubione sarny. Na zdobycz wybiera również jelenie, zwłaszcza cielaki i łanie, a czasem nawet młodsze byki, których poszukuje, uważnie penetrując terytorium i stosując zasadzki. Centkowany wzór futra rysia
stanowi charakterystyczną mapę umaszczenia każdego osobnika. Kontrastowy układ czarnych plam pozwala identyfikować poszczególne intensywnie cętkowane koty z populacji karpackiej w przeciwieństwie do mniej lub bardziej jednolicie płowych osobników z populacji północno-wschodnich. Rysie są typowymi leśnymi samotnikami, które do zdrowego i dostatniego życia potrzebują dużego areału zwartych kompleksów leśnych. W okresie rui, odbywającej się od stycznia do marca, zwanej często marcowaniem, rysie znacznie zwiększają swoją dzienną aktywność i podejmują wędrówki na większe niż zwykle odległości, wynoszące teraz średnio kilkanaście kilometrów. Podczas marszu bardzo chętnie korzystają z pni powalonych drzew, wykrotów, głazów i skał. Rysie polują zazwyczaj na duże zwierzęta, których nie zjadają podczas jednego posiłku. Starannie maskują zdobycz przed padlinożercami, na przykład zagrzebując ją w opadłych liściach. Wracają więc do takich ofiar przez kilka kolejnych dni o tych samych porach doby. Po roztopach, gdy słońce coraz to intensywniej ogrzewa grunt, przedwiośnie nabiera wreszcie ciepłych kolorów i świeżych zapachów. W górach w pierwszej kolejności budzą się do życia najbardziej nasłonecznione doliny i ciepłe śródleśne odkryte polany na południowych zboczach, na których wnet zakwitną pierwsze wierzby i osiki, a na brzozach rozwiną się nabrzmiałe pączki liściowe. Cierniste zarośla tarnin, gęsto rozgałęzione i silnie poprzerastane, niezwykle trudno dostępne dla ludzi, służą zwierzętom licznych gatunków jako niezastąpione ukrycie, miejsce spokojnego odpoczynku, gniazdowiska, ale również atrakcyjne spichlerze i żarowiska. Nieopodal borsuczej padliny wałęsający się młodzieniec, świeżo opuszczony przez matkę niedźwiedzicę, zdobywa nowe doświadczenie samodzielnego życia w wielkim lesie. Na każdy szmer, odgłos i poruszenie w otoczeniu reaguje baczną stójką. Dla młodego drugorocznego niedźwiadka rozpoczyna się trudny czas nauki samodzielnego życia. Małolat jest teraz skoncentrowany na unikaniu dorosłych, niebezpiecznych niedźwiedzi oraz na nieustannym poszukiwaniu pokarmu. Jodłowy, blisko 200-letni starodrzew karpacki jest dla niego pełen intrygujących odgłosów, smaków i zapachów, które sprawdza z dużą ciekawością. Niedźwiadek wykazuje się nadzwyczajną sprawnością, doskonale wspinając się na drzewa, które od początku są dla niego najważniejszą drogą szybkiej ucieczki przed wszelkimi ewentualnymi napastnikami. Thank you.
Maj i czerwiec to czas, w którym samotne dotąd niedźwiedzie najchętniej chadzają parami, choć nie związują się ze sobą. To właśnie okres rój niedźwiedzic, adorowanych teraz przez skrajnie pobudzone samce, staje się przyczyną pozornego osierocenia niedźwiadków z miotu z poprzedniego roku. Niedźwiedź brunatny jest naszym największym ssakiem drapieżnym, choć w rzeczywistości jest wszystkożernym oportunistą, który żywi się tym, co jest w danym okresie najłatwiej dostępne. Poluje stosunkowo rzadko, a mięso chętniej podkrada, zagarniając zdobycz wilkom. Padlina powilczych ofiar jest dla niedźwiedzi najbardziej atrakcyjnym łupem wiosną po przebudzeniu, a następnie również jesienią, gdy niedźwiedzie gromadzą w organizmach zapasy tłuszczowe na kolejną zimę. W warunkach letniej obfitości niedźwiedzie niejednokrotnie zdają się przedkładać nad mięso pokarm roślinny, na przykład soczyste maliny, jeżyny czy borówki. Najcięższe samce niedźwiedzi brunatnych żyjących w Polsce mogą ważyć nawet ponad 400 kg. To właśnie te największe i najsilniejsze olbrzymy mają pierwszeństwo w adoracji samic. Samice są wyraźnie mniejsze od samców, choć ich sylwetki bywają całkiem korpulentne, a nie mniej imponująca waga może przekraczać 250 kg. W trakcie rui samiec nie odstępuje samicy na krok, snując się za nią po lesie niczym jej cień. W tym czasie niedźwiedzica może z nim i innymi samcami kopulować wielokrotnie. W czasie wiosenno-letnich zalotów samiec konsekwentnie i uparcie dąży do celu. Co róż pomrukuje do partnerki, obwąchuje ją, oblizuje, podgryza i obejmuje, zachęcając w ten sposób do intymnych zbliżeń. Ciepłe, pogodne i całkiem jeszcze długie noce stają się najlepszą porą na niedźwiedzie amory, podczas których jedynie księżyc swoim subtelnym poblaskiem może nieco uchylić rąbka tajemnicy. Samica, która znajdzie się w końcu w miłosnym uścisku rozochoconego samca, wydaje się całkowicie skrępowana. Zwieńczenie godów jest dla kochanków niezwykle wyczerpujące, szczególnie dla niebywale podekscytowanego i w pełni zaangażowanego samca. Dla samców pochłoniętych zalotami wczesnoletnie noce okazują się nazbyt krótkie, by w tym samym czasie najeść się do syta. Bywa i tak, że nim znów zaszyją się w gąszczu na dzienny spoczynek, słońce wdzierające się już do wnętrza lasu demaskuje oblicza tych nocnych duchów. Wczesnym latem, gdzieś w odosobnieniu, w zacisznych gęstwinach leśnych ostoi, przyszła na świat większość młodych żubrów. Już po kilku dniach wycielone krowy wróciły z nimi do wspólnych chmar. Teraz maluchy, karmione mlekiem matek przez co najmniej rok, są świadkami rui odbywającej się u ich bezdzietnych ciotek od sierpnia do października. Cudownie ocalony przed wyginięciem żubr, choć drapieżnikiem nie jest,
To jednak ze względu na swoją wielkość, siłę, charyzmę i wolę przetrwania w dzikiej przyrodzie w pełni zasługuje na miano wielkiego leśnego mocarza, który potrafi mężnie postawić się naszym największym drapieżnikom. Największe populacje polskich żubrów, liczące po kilkaset osobników, żyją w Puszczy Białowieskiej oraz w Bieszczadach. Wolno żyjące bieszczadzkie żubry z natury są bardziej płochliwe, ostrożne i dzikie niż żyjące stosunkowo blisko ludzi żubry białowieskie. Żubry uważane są za zwierzęta typowo leśne. Potrzebują gęstych lasów i zarośli, przede wszystkim do osłony i schronienia. Jednak jako wielcy roślinożercy wymagają zasobnych w pokarm otwartych terenów trawiastych, śródleśnych łąk, halizn i podmokłych tużycowisk. Pośród soczystej zieleni lasu snują się jelenie, z natury zwierzęta dzienne, żerujące w ciągu dnia tylko w zacisznych ostojach, gdzie nie są płoszone przez ludzi i nękane przez drapieżniki. W stadzie zwanym chmarą jelenie czują się znacznie swobodniej, zwłaszcza gdy nad ich bezpieczeństwem czuwa doświadczona łania zwana licówką. To ona prowadzi stado na żerowisko, ocenia sytuację, a w razie zagrożenia ostrzega inne jelenie, nadaje tempo oraz kierunek ucieczki. W cienistych zakątkach dorodnego starodrzewu realne niebezpieczeństwo dla żerujących jeleni potrafi czyhać całkiem blisko i to nawet w środku dnia. Jelenina jest bowiem największym przysmakiem wilków. Na mniejsze ofiary wilki potrafią czasem polować w pojedynkę lub w parze. O sukcesie polowania informują pozostałych członków watahy przejmującym i donośnym wyciem. To najlepszy sposób komunikacji wilków na duże odległości. Pełni on rolę zarówno kontaktową dla członków rodziny, która znalazła się w rozproszeniu, jak i ostrzegawczą dla rodzin sąsiednich. Szybko rosnące trawy i gąszcz roślinności kwiatowej śródleśnych łąk sprzyja skradaniu się wilków do potencjalnych ofiar również na terenach otwartych. W pierwszych miesiącach życia szczeniaków, przychodzących na świat w maju lub czerwcu, aktywność dorosłych polujących wilków jest całodobowa i skupia się na stosunkowo niedużym obszarze w obrębie nory, w której szczeniaki pozostają przez pierwsze 2 miesiące. Długie, gorące dni lata powodują, że wygłodniałe i spragnione niedźwiedzie nie wytrzymują do zmroku i często już o zachodzie słońca ruszają na żerowiska, również poza lasami, monitorując wówczas wyjątkowo bacznie okolice. Wysoka roślinność sprawia, że nawet największe osobniki często wykonują stójkę, dającą im szersze pole obserwacji.
Na najbardziej atrakcyjnych żerowiskach, w tym zwłaszcza przy padlinie upolowanych lub porzuconych ofiar, może dochodzić do bezpośrednich konfrontacji dwóch największych karpackich mocarzy – niedźwiedzi i wilków. Nastrój takich bliskich spotkań wilków i niedźwiedzi bywa skrajnie różny w zależności od wzajemnego, doraźnego nastawienia do siebie konkurentów, ale przede wszystkim od wzajemnego układu sił czy potrzeb. Te same zwierzęta, które mogą być niezwykle agresywne, innym razem całkowicie siebie tolerują. O ile największym zagrożeniem w okresie rozrodczym są dla młodych niedźwiadków dorosłe samce, o tyle realnym zagrożeniem poza tym okresem bywają również watahy wilków, z którymi dochodzi do częstych spotkań w rewirach łowieckich i na atrakcyjnych żerowiskach. Nad bezpieczeństwem maluchów nieustająco czuwa opiekuńcza i odważna matka, która stara się nie spuszczać swoich malców z oczu, a w razie zauważonego i potwierdzonego podczas stójki niebezpieczeństwa natychmiast alarmuje serią gardłowych, szczekliwych burknięć wydawanych w rytmie przyspieszonego, głębokiego oddechu, zmuszając niedźwiadki do szybkiej ucieczki. Półroczne niedźwiadki, mimo troskliwej opieki matki, ciągle muszą mieć się na baczności, zwłaszcza w terenie otwartym, gdzie brak jest drzew do ucieczki i nawet wtedy, jeżeli w ich pobliżu pojawia się jedynie pojedynczy młodociany wilk, który, jak się wydaje, nie stanowi realnego zagrożenia dla ostrożnej, zwartej rodziny. Niedźwiedź brunatny z natury nie jest zwierzęciem szczególnie zaczepnym czy agresywnym. Zapewne głównie dlatego, że nie jest typowym terytorialistą broniącym swojego rewiru. Chociaż jako żarłoczny łasuch dość łatwo ulega emocjom związanym z żerowaniem. Głodny lub też roszczący sobie prawo wyłączności czy pierwszeństwa do atrakcyjnych pokarmów niedźwiedź łatwiej wpada w irytację, którą może odreagowywać w otoczeniu. Wiosna i lato dla szponiastych mocarzy nadleśnych przestworzy to czas niebywale znojny. Po okresie mozolnej budowy gniazda i wysiadywania jaj następuje najbardziej pracowita pora karmienia piskląt. Drapieżniki te wówczas polują na małe i średnie ssaki i ptaki, ale chętnie korzystają też z padliny powilczych ofiar. Nieco mniejsze zapotrzebowanie pokarmowe ma o połowę mniejszy i kilkukrotnie lżejszy od orła żarłoczny myszołów. Nasz najliczniejszy gatunek szponiasty, gniazdujący częściej na skraju niż w głębi lasów. Myszołowy z reguły polują na łąkach, na gryzonie, których wypatrują z zasiadki do kilku kilometrów od gniazda. Na tych samych terenach otwartych, zasobnych w myszy i norniki, żerują też orliki krzykliwe, wypatrujące swych ofiar z zasiadki z wysokich drzew, podczas lotów patrolowych, ale też często w trakcie pieszego przeczesywania łąk i ziołorośli. Wśród ptaków, które padają czasem ofiarą orlików, są tajemnicze derkacze. Te intrygujące chruściele, korzystając z gąszczu nieokoszonych łąk, mogą skrycie gniazdować aż do sierpnia.
W okresie lęgowej aktywności głosowej terytorialne derkacze od zmierzchu do świtu nieustannie nawołują swoim donośnym, jakby mechanicznym, dwusylabowym, chrypiącym krektaniem do złudzenia przypominającym odgłos suchego patyka szybko przeciąganego po drewnianej tarce. Kruki, zwane też wilczymi ptakami, są bez wątpienia największymi kompanami bieszczadzkich wilków i chyba jedynymi przez nie w pełni tolerowanymi. Ci nieodłączni towarzysze wilczej włóczęgi stale przebywają w pobliżu, a nawet wśród wilków, w liczebności ściśle zależnej od ich łowieckiej aktywności. Wilki, mimo że są ciągle bardzo ostrożne i płochliwe i unikają ludzi jak ognia, to w bogatych karpackich lasach regularnie można natknąć się na ich tropy i ślady drapieżnej działalności. Z reguły tylko w wyjątkowych sytuacjach, przy zachowaniu ogromnej dyskrecji, cierpliwości i przy odrobinie szczęścia, udaje się spojrzeć zaintrygowanemu, niewzruszonemu wilkowi prosto w dzikie oczy. Dzięki wieloletniej ochronie gatunkowej populacja wilka odradza się powoli i wraca na zajmowane niegdyś obszary leśne. Chociaż wilk jako drapieżnik szczytowy, regulujący liczebność roślinożerców i przyczyniający się w ten sposób do równowagi biocenotycznej, odgrywa ważną rolę ekologiczną, zwłaszcza w ekosystemach zbliżonych do naturalnych, to jednak w oczach wielu ludzi pozostaje ich bezpośrednim konkurentem w użytkowaniu zasobów przyrody oraz groźnym szkodnikiem hodowlanym. W Bieszczadach z każdym dniem lata, zwłaszcza gdy po upalnym dniu nastaje chłodna noc, przybywa porannych mgieł, które najłatwiej tworzą się w jarach i dolinach potoków, wzbogacając letni pejzaż gęsto zalesionych gór. Górska rzeka przepływająca przez karpackie lasy, niosąca hektolitry świeżej, chłodnej wody, wydaje się w okresie upalnego lata absolutnie zbawienna i ekscytująca dla przychodzących tu niedźwiedzi. Niedźwiedzica, chcąc bezpiecznie i spokojnie przeprowadzić przez górską rzekę małe niedźwiadki, najczęściej pokonuje ją pod osłoną ciemności, a wybiera w tym celu szerokie, kamieniste roztoki i wygodne, długie progi, omijając liczne tu bestrzyny oraz większe przegłębienia, które doskonale zna. Największymi i niewątpliwie najgłośniejszymi bohaterami wczesnej jesieni są jelenie. Właśnie teraz rozpoczynają niezwykle huczne rykowisko. Ten doroczny rytuał godowy jeleni odbywa się w przeróżnych miejscach, począwszy od największych starodrzewów i najbardziej mrocznych borów, po rozległe bagna w dolinach rzek. Potężne, basowe ryki niosą się całymi nocami przez kilka kolejnych tygodni wielokilometrowym echem po górach i lasach.
W najbardziej dzikich ostępach rykowisko może czasem trwać również w ciągu dnia. Poranne mgły z dnia na dzień coraz głębiej zatapiają las w jesiennych chłodach. Coraz słabiej i coraz krócej świeci słońce, z trudem ogrzewając skąpane we mgle drzewostany. Teraz korony drzew liściastych przebarwiają się w paletę różnych ciepłych kolorów, tworząc wyjątkowo urokliwe kompozycje. Sprawiają one nieodparte wrażenie gigantycznych bukietów kwiatowych. Jesień jest okresem podwyższonej aktywności suweczek, które bardzo intensywnie polują na ptaki w koronach drzew. W ekscytacji zadzierają ogon, niczym strzyżyki, wykonując nim nerwowe ruchy. Z leśnych zakamarków gęstego lasu chętnie korzysta ostrożny i niezwykle skryty żbik. Na łowy wychodzi na skraj lasów i śródleśne polany, gdzie jego zdobyczą są głównie gryzonie. Bardzo niska liczebność żbików, występujących u nas prawdopodobnie wyłącznie w Karpatach, oraz ich zmierzchowo-nocny tryb życia sprawiają, że koty te są niemal jak duchy. Należą one do naszych najrzadziej obserwowanych zwierząt. Zdarza się jednak zimą, że i one przy utrudnionym dostępie do małych ofiar, zwłaszcza w latach o mniejszej liczebności leśnych gryzoni, bywają wygłodniałe. Wówczas zwabione kuszącym zapachem jelenich resztek pozostawionych przez wilki, wychodzą z ukryć jeszcze w ciągu dnia. Na skrajach bieszczadzkich lasów, porośniętych krzewami tarnin, obsypanych drobnymi, cierpkimi, za to pożywnymi śliweczkami, żerują stada drozdów. Pośród nich pojawiają się liczne kwiczoły oraz pojedyncze droździki. Podczas surowych zim w warunkach puszczańskich nieustannie panuje atmosfera walki o przetrwanie. Zapracowane ciągłym żerowaniem drozdy czy dzięcioły wcale nie mają lekko. Na dodatek wrogów, równie zdeterminowanych, wcale im nie brakuje. Aż dziw bierze, że taki silny, długodzioby i agresywny dzięcioł duży nie może być spokojny nawet w obecności mniejszej od niego, ale nad wyraz drapieżnej i walecznej suweczki. W razie wyższej konieczności puszczyki uralskie z powodzeniem polują na przestrzeniach otwartych w ciągu dnia. Specyficzna budowa chorągiewki na lotkach, umożliwiająca sowom praktycznie bezszelestny lot, gwarantuje wysoki sukces łowiecki również w tych nietypowych jak na te ptaki okolicznościach. Aktywność w wilczych watach przeczesujących rozległe lasy wydaje się teraz najbardziej dostrzegalna,
A to ze względu na zimową intensywność wędrówek, ale i dobrze widoczne na śniegu ślady bytowania w leśnych ostojach. Na dużych roślinożerców wilki polują w sposób zorganizowany, wykorzystując do tego sprawdzone strategie zgranych polowań grupowych. Głodne wilki zjadają tyle ze świeżo upolowanej ofiary, ile są w stanie jednorazowo pomieścić ich żołądki. Dobrze wiedzą, że to, co zostawią, może być zawłaszczone przez innych padlinożerców. Sroki i inne krukowate, najadłszy się dosyta, szybko i sprawnie wynoszą mięso kawałek po kawałku, ukrywając zrabowane porcje na później w sobie tylko znanych miejscach. W mroźną, śnieżną zimę na pewno nic się nie zmarnuje, bo nawet najdrobniejsze ostatki padliny znajdują swoich szczęśliwych amatorów. W ten oto sposób wilki nieumyślnie przez cały rok dokarmiają wielu przeróżnych mieszkańców lasu. Od chrząszczy i motyli począwszy, poprzez całą gamę różnych ptaków, zziębniętych sikor bogatek, wielkie orły przednie, a skończywszy na ssakach, gryzoniach, kunach, żbikach, lisach, aż po niedźwiedzie. Przy najbardziej atrakcyjnych zdobyczach, na przykład porzuconych przez spłoszone wilki, obowiązuje bezwzględna hierarchia osobnicza i gatunkowa padlinożerców. Z reguły pierwszeństwo mają zawsze więksi, silniejsi i bardziej waleczni. Czasem jednak dopiero po zaciętej walce. Wszystko się zmienia i porządkuje w jednej chwili, gdy w pobliżu pojawia się orzeł przedni. Ten podniebny łowczy sieje w pełni uzasadniony postrach wśród wszystkich skrzydlatych mieszkańców lasu, których spotyka przy padlinie. Nic w tym dziwnego, skoro to doskonały myśliwy, uzbrojony w potężny, ostry dziób i niezwykle silne, chwytne szpony. Jeszcze większy, ale i znacznie bardziej ociężały od orła przedniego bielik, w ujęciu taksonomicznym orłem nie jest. Wbrew sprawianemu dużemu wrażeniu i wszelkim innym pozorom, jest ptakiem od niego mniej walecznym. Doskonale wyczuwają to kruki, które przy każdej nadarzającej się okazji nękają i prześladują bieliki. Zabłąkany, zmarznięty i głodny, młodociany bielik dzięki krukom namierzył świeżą padlinę łani. Nie zważając na ich dokuczliwość, stara się ukradkiem pochłonąć jak najwięcej mięsa, nim zjawi się miejscowy orzeł przedni lub czworonożni oprawcy jelenia wrócą po repetę. Wilki są oportunistami pokarmowymi, polującymi na średnie i duże ofiary, najliczniejsze i najbardziej dostępne w środowisku, również na zwierzęta gospodarskie, hodowane bez wymaganych zabezpieczeń. Watahy wilków zdecydowanie jednak preferują polowania na dzikie zwierzęta leśne. Szczególnie jelenie, jeśli ich populacja utrzymywana jest na wystarczająco wysokim poziomie liczebnym. Zimowa sceneria polskich lasów surowieje wraz z pogarszającymi się warunkami pogodowymi. W takich prawdziwie krytycznych momentach czasem trudno dać wiarę, że ten pozornie nieprzyjazny krajobraz może być wspólną, szczęśliwą ostoją
dla wszystkich naszych największych roślinożerców i drapieżców. Bez względu na aurę, porę roku czy region i środowisko, ten w pełni samowystarczalny, aktywnie funkcjonujący zespół naturalnych, wzajemnie uzupełniających się sił, fizjologicznych potrzeb i ekologicznych zależności pozostanie nieprzezwyciężony w swoim nieprzerwanym obiegu materii. Tak długo, jak nasza mądrość i racjonalna gospodarka prowadzona przez leśników pozwoli mu dalej trwać w sprawnie funkcjonującym środowisku. Zima, choć surowa, trudna i nieprzyjazna, w rzeczy samej ostatecznie jawi się jako czysta, świeża i cudownie optymistyczna. Doroczny cykl życia dzikiej przyrody kończy się przecież zimą, a u jej schyłku nowy cykl się zaczyna. I leśni mocarze znowu będą bohaterami puszczańskich historii.